Siemaneczko kochani, witajcie na moim kanale, ja jestem Marta i dzisiaj kolejny odcinek z kalendarzy adwentowych. Kolejnym kalendarzem adwentowym, który pojawia się, jest to kalendarz Dresden Essence. Kupiłam go w drogerii DM, niemieckiej drogerii. Kosztował on 28 euro około, czyli jest to około 125 zł, więc myślę, że nie jest to aż tak wcale dużo. Bardzo ładną tutaj mamy grafikę, jak widać tutaj jest taka odblaskowa bombeczka, bombeczki dookoła, czerwony kolor, bardzo świątecznie. Ja uważam, że bardzo ładny jest ten kalendarz wizerunkowo i muszę Wam powiedzieć, że czuję z niego ładne zapachy. Normalnie przez karton czuć jakieś tam fajne zapaśki, więc jestem bardzo ciekawa, co się w nim znajduje, więc przejdźmy do otwierania. A więc kochani, tak jak mówiłam wcześniej, grafika jest naprawdę bardzo ładna. Tutaj jest taki matowy ten kalendarz, a tutaj już jest taki bardziej... Słyszycie, o co mi chodzi? Naprawdę bardzo ładnie z niego pachnie. Jak widać, tutaj mamy narysowaną wannę, więc wiecie, że ja będę oczywiście na moim TikToku, którego możecie... tutaj może Jacek mi podepnie, no to będziecie mogli zobaczyć jakieś filmiki na pewno z tymi rzeczami. A już przejdźmy do otwierania, bo już nie mogę doczekać, co tam za zapaszki mam. W środku, jak widzicie, też wygląda on bardzo satysfakcjonująco. A pachnie niesamowicie, mówię Wam. Musicie mi uwierzyć na słowo. Jedziemy z tym koksem, bo ja muszę już to otworzyć. Więc jedziemy z jedyneczką, która jest tutaj. Ja będę musiała trochę daleko się wychylać. I mamy tutaj jakiś olejek. Tutaj łatwiej się to wyciąga. Jest to olejek bio-orange chyba z makadamią. Jest to olejek do wanny, przypuszczam. Ładnie tutaj narysowane takie świąteczne zwierzaczki, jelonek, jakieś owocki i tak dalej. Ja nie mogę się powstrzymać, więc muszę sobie wąchnąć. Pachnie właśnie pomarańczą, takim cynamonem. Tutaj tą ma metalową tą skówkę i szklana jest buteleczka, więc jest to dosyć ciężkie i ma to 20 ml. Ja trzymam cały czas przyrząd w ręce, bo nie chcę go oddać. Tak jak w zeszłym filmie, będę chowała sobie tutaj do koszyczka i na koniec zobaczymy, ile tego mamy. Dobra, więc jedynkę mamy otwartą, szukam dwójki. Trójkę widzę. Powiem Wam, że na tym czerwonym te numerki trochę dla mnie są tak słabo widoczne w tym wszystkim. Dobra, mam dwójkę. Jak widzicie, to jest trochę tak, on tutaj taki luźny. No nie wiem. W dwójce mamy coś. Mamy tutaj produkt, który potrzebujemy niestety tłumaczenia. A więc mamy tutaj żel pod prysznic o zapachu granatu. Jest tutaj również 20 ml. Fajnie. Ładnie pachnie. Ładnie pachnie, mogę Wam powiedzieć. Dwójeczka. Jedziemy z trójeczką, gdzie się widziałam tutaj. I mamy tutaj mini bombę do kąpieli. I to ona tak pachniała na cały kalendarz. Zimowy coś. Jak chcecie, możecie sobie przetłumaczyć. Ja tam słabo, jeśli chodzi o niemiecki. Ale fajnie. To była trójeczka. Teraz jedziemy z czwóreczką. Od razu wpadła mi tutaj w oko. O, i rozwaliłam kawałek kalendarza, więc nie trzyma on się dobrze. Kolejnym produktem jest krem do rąk o zapachu czerwonej jagody. Bardzo słodziutko pachnie. I oczywiście mamy również 20 ml. To była czwórka, więc jedziemy do piąteczki. Piąteczkę mamy tutaj z boku. I widzę jakiś kolejny produkt. Kolejnym produktem jest aloesowy żel do ciała. Nie wiem, co znaczy to pierwsze, ale wydaje mi się, że może być to jakiś bambus czy coś, ale ogólnie aloesowy. I oczywiście ma on 20 ml. I to była piątka. I mamy coś innego. Mamy tutaj mydełko, wydaje mi się, że jest to po prostu mydełko. Jeszcze otworzę. Tak, jest to mydełko. Jest to mydełko
O zapachu takim świątecznym. Jaśmin, magnolia. Bardzo ładne. Wegańskie oczywiście. Fajnie. Nie spodziewałam się mydełka. Dalej z siódemeczką jedziemy. Jest chyba tutaj. Tak to wygląda jak siódemka. I mamy kolejny krem do rąk. O zapachu grejpfruta. Jest to regeneracyjny krem do rąk. Już drugi. Czyli zaczynamy powoli zbierać kremy do rąk. Kalendarz adwentowy bez kremu do rąk i bez pilniczka to jest kalendarz stracony. A jeśli Wam podobają się filmy z kalendarzami adwentowymi, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, na pewno będzie mi bardzo miło. I oczywiście nie zapomnijcie o przyciśnięciu przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden kalendarz, a zaczynamy bardzo wcześnie z nimi. I teraz jedziemy dalej do ósemeczki, jest ona tutaj, u góry z rogu. I mamy tutaj hydro żel pod prysznic bio aloesowy. Z tego co ja wyczytałam. I oczywiście jest tutaj 20 ml. Następnie mamy dziewiątkę. Mam nadzieję, że nie mam jej całej w kadrze. I mamy tutaj kolejny. To jest esencja do kąpieli, jakoś tak to się nazywa. W kolejnym okienku mamy kolejną esencję do kąpieli. Nie wiem, o jakim ona jest zapachu. Bardzo intensywny zapach, ale nie umiem Wam powiedzieć, jaki to jest zapach. Mięta z czymś. Z anyżem. W każdym bądź razie produkt był miętowy. Dobra, jedziemy dalej. Dziesiątka. Czy ktoś z Was widzi dziesiątkę? Ja już widzę. I w dziesiątce mamy kolejny żel pod prysznic. Nie było już takiego? A, tamten był do ciała, a te tutaj mamy pod prysznic z serii właśnie tej Aloe Vera. Więc bardzo fajnie. Tym razem mamy żel pod prysznic 20 ml. Wszystkie te produkty są pojemności 20 ml. I to była dziesiątka. Teraz jedziemy z jedenastką. W jedenastce kolejna esencja. Jest to esencja relaksacyjna do kąpieli. O zapachu takich różnych ziółek. Teraz dwunastka. Tutaj mamy okienko po przejściach. I mamy pomadka Hydro Express Lip. Pokażę Wam, jest w takim żółtym kolorze. Trzynastka. Kolejna esencja. I tutaj już łatwo się domyśleć, jaki to jest zapach tej esencji. Jest ona o zapachu granatu. Czekajcie, to chyba nie jest esencja. To chyba jest olejek. Moja pomyłka, jest to olejek do masażu, może być. Masażu ciała, może być do smarowania ciała. O zapachu granatu. Kolejna, czternastkę. No, czternastka tutaj zamknięta, no amen. A w czternastce mamy maseczkę do twarzy. Jest to dla mnie zaskoczenie, że znaleźliśmy tutaj maseczkę do twarzy. O zapachu róży, przypuszczam. Fajnie, warto spróbować coś takiego. Oczywiście ma ona 20 ml. To była czternastka chyba. Gdzie jest piętnastka? Szesnastka widzę. Oj, piętnastka jest bardzo daleko. Muszę tu się cała wyciągnąć. I w piętnastce mamy kremowy żel pod prysznic. Również o zapachu róży z tej samej serii. Szesnastkę widziałam, ale już ją zgubiłam, ale już ją mam z powrotem. W okienku numer 16 znaleźliśmy kolejną esencję do kąpieli o zapachu róży, ale dla mnie pachnie jak śliwka. Czas na okienko numer 17, które znajduje się na dole. I mamy kolejną rzecz z serii Hydro, która już tutaj była. I jest to krem do rąk. Trzeci krem do rąk. Więc mamy już
duży zapas. Teraz 18 jest na środeczku po drugiej stronie drzwi. Jest to kwiatowy balsam, krem do ciała. Oczywiście 20 ml. Teraz 19. A w 19 mamy kolejną bombę do kąpieli, która w sumie pachnie tak jak tamta poprzednia przez papierek. Teraz okienko numer 20, żebym ja jeszcze je widziała. Dobra, widzę. Trochę większe i mamy tutaj. W okienku 20 znajduje się pastylka miętowo-limonkowa do kąpieli stóp, czyli takiego odświeżenia naszych nóg. I naprawdę bardzo ładnie pachnie. Numer 21. W okienku 21 znaleźliśmy kolejną esencję do kąpieli. Widzimy, że jest jakaś tam regenerująca, ale nie znamy, nie tłumaczy nam, co w niej jest. Jeśli wiecie, możecie mi napisać w komentarzu numer 21 i tutaj oznaczenie tych produktów. Co to jest? Bo dla mnie pachnie trawą. Numer 22, w końcu jakieś okienko blisko mnie. I jest to kolejna esencja, tym razem czerwona. W okienku numer 22 znaleźliśmy kolejną esencję, która ma robić nam pianę, kolor, ponoć jest luksusowa, zapach mniej nieokreślony. Dla mnie jest to jakaś guma balonowa czy coś takiego, no ale myślę, że dla każdego może inaczej to pachnieć. Okienko 23, przedostatnie już niestety w takim pięknym kalendarzu. Kolejna esencja. Jest to kolejna esencja, tym razem jest ona lawendowa, więc bardziej relaksująca. I niestety zostało nam ostatnie okienko, największe, okienko numer 24. Ja obstawiam osobiście, że będzie tam sól do kąpieli. A ty, Jacek, co obstawiasz? Może być, ale niekoniecznie. Coś może pełny wybielony produkt może być. Ale myślisz, że do kąpieli, czy bardziej do smarowania się? Balsam, no, żel? Nie wiem właśnie. No obstaw coś, strzelaj. Jezu. To będzie z tego filtra do mycia się. Żel do mycia się. No. Dobra, ja obstawiam sól. Bo oni są znani z soli. O kurczę, przegrałam. Ale ja już znam to opakowanie. Jest to żel do kąpieli. Ja już znam to opakowanie, ponieważ ja miałam taką sól do kąpieli. O tym zapachu. Jest to bardzo ładny, delikatny zapach. Więc fajnie i jest to w pełnym wymiarze 75 ml, czyli Jacek trafił. Gratulujemy wygranemu. I spójrzcie, tyle rzeczy znaleźliśmy w tym kalendarzu, który kosztował na przeliczenie na polskie jedyne 125-6 zł około. Więc myślę, że to jest bardzo dużo produktów. Jak Jacek, myślisz? Bardzo ładne zapachy, bardzo fajny ten kalendarz. Ja też uważam, że ten kalendarz jest jak najbardziej na plus. A wy napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym kalendarzu. I oczywiście zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, żeby nie ominął was żaden film, do moich mediów społecznościowych, do zostawienia łapki w górę. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!